Siemanko moi kochani, słuchajcie, porobiło się naprawdę dużo. Niedawno wrzuciłem takie swoje zdjęcie, które tutaj widzicie, na dwie grupy facebookowe. Grupy te są związane z tematyką siłowni, aktywnego spędzania czasu, diety, ale generalnie głównie chodzi tam o tematy związane z siłownią. No i moi drodzy, do tego zdjęcia dodałem opis, że jestem na diecie ketogenicznej i trenuję crossfit. I się zaczęło. I w dzisiejszym vlogu odpowiem sobie na kilka tych nieprzychylnych, hejterskich komentarzy, które zostały napisane w moim kierunku przez niektóre osoby. To tylko dlatego, że jestem na diecie keto, to jestem debilem. No. To jest piękny komentarz. Wyglądasz na chorego, a nie na w formie. A szkoda, że katujesz się ketozą, bo potencjał jest spory. Wyglądasz na chorego. Moi drodzy, zobaczcie, co się stało przez pandemię. Najpierw weszły teleporady, gdzie lekarz mógł zbadać cię przez rozmowę telefoniczną. To już jest nieaktualne. Poszliśmy o poziom wyżej. Wystarczy wrzucić swoje zdjęcie na jakąś grupę i czytać komentarze. Tam jest masa wysokiej klasy specjalistów, lekarzy, doktorów, profesorów i tak dalej. I naprawdę, widząc zdjęcie twojej sylwetki, oni zdiagnozują u ciebie chorobę. Czy jesteś zdrowy, czy chory. Zobaczcie, jak ten świat zapierdziela do przodu, to trzeba się cieszyć, rozwijamy się, mamy masę właśnie specjalistów, którzy znają się na każdy możliwy temat i od razu powiedzą, co ci jest, a co nie. I szkoda, że katuje się ketozą. Mój doktorze, profesorze Einsteinie, Albercie, ja się nie katuję. Od 4 lat, powtarzam, kiedy już będzie 4 lata, jestem szczęśliwym, zadowolonym człowiekiem. Jestem pełny energii i lżejszy o 30 kg, za to mocniejszy fizycznie, psychicznie i w ogóle. Ktoś napisał kiedyś, hej, studiuję prawo, hej, trenuję crossfit, dziś, hej, jestem na keto, cholera. W sensie po angielsku, damn. Słuchajcie, ja się nie chwalę tym na lewo i prawo, że ja jestem na keto. Te grupy facebookowe mają to do siebie, że jeżeli wrzucasz swoje zdjęcie ze swoją sylwetką, to piszesz chociaż parę słów na swój temat, jak się odżywiasz i jak trenujesz. To tyle. Mógłbym napisać, że jestem na diecie high carb i trenuję full body workout, ale po cholerę, skoro to jest nieprawda. Ja jestem na diecie keto, trenuję crossfit. I tyle. A nie wiem właśnie, skąd to się wzięło teraz takie przeświadczenie społeczeństwa, że każdy się chwali, że jest na keto. Gówno, prawda? Ja się nie chwalę, no bo szczerze, co mnie to obchodzi, że ktoś je tak albo śrak czy owak. Tak to jest i tyle. Moi drodzy, jeżeli wrzucacie, podsumowując, jeżeli wrzucacie takie zdjęcie swojej sylwetki na grupy, które są związane z wyglądem i z treningami na siłowni, no to piszesz parę słów na temat swojego treningu i swojej diety. No przecież to jest logiczne, Boże. Następny, który dopisał się do tego komentarza poprzedniego. Już niedługo, w cudzysłowie, lubię chłopców. Jeżeli lubisz chłopców, twoja sprawa. Ja nikomu nie zaglądam ani pod pierzynę, ani do portfela. To, co robicie ze sobą, róbcie. Jeżeli się kochacie, powodzenia. Jakby zająca ze skóry obrał. Mamy marzec, niedługo święta wielkanocne, akurat na czasie. W tym roku robię zająca, czy tam innego królika. Będę chodził z jajami na wierzchu. Nie, to jest nielegalne, zamkną mnie. Ja nie chcę iść za kratki. A, w ogóle właśnie odnośnie kratek. Słuchajcie, mam gdzieś zajebisty komentarz. Sylwetka spoko, taka więzienna. Co to jest sylwetka więzienna? Znaczy, no to już chyba nie muszę pytać. Ja posiadam sylwetkę więzienną. Okej. Okay. Moi drogi hejterzy, nie mam pojęcia, skąd wiesz, jak wygląda sylwetka więzienna. Mogę się tylko domyślać. Mam nadzieję, że bardziej obserwowałeś plecy współwięźniów, niż oni oglądali twoje plecy. I mam nadzieję, że normalnie puszczasz bąki dzisiaj aktualnie i potrafisz zacisnąć zwieracza. Pozdrawiam. Komentarz, hashtag pomagam. No to świetnie. Jeżeli chcecie mi pomóc, zasubskrybujcie mój kanał Przemysław Kukuła. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek, zaobserwujcie mnie na Instagramie, TikToku i tak dalej. A tak zupełnie szczerze,
Nie wiem, czy ja naprawdę wyglądam, jakbym potrzebował jakiejś pomocy, zrzutek, albo żebyście mi oddali 1,5% waszych podatków? Jeżeli tak, nie wiem, podać wam numer konta? Zachętnie przyjmę, serio. Trener Paweł już niejednego wyleczył ze szczurzyzmu. Napisz do niego. Ja myślę, że to tylko Polacy mogą wypowiedzieć ten komentarz, w sensie przeczytać go na głos, bo wątpię, żeby jakiś Niemiec powiedział wyleczył ze szczurzyzmu. Co to w ogóle jest szczurzyzm? Może mi ktoś powiedzieć? Coś ze szczurami, tak? W ogóle, tak, ja wiem, spotkałem się już z tym, że na ketogeników mówi się jakieś tam ketoszczury, szczury, czy w ogóle... Powiedzcie mi czemu, bo ja nie rozumiem. Ja jem dużo mięsa, podroby też jem, ale żeby, nie wiem, jakieś szczurze ogony jeść? Nie. Nie wiem, może od sera. Myszy, ale to myszy jedzą ser, a nie szczury. Szczury to jedzą wszystko tak naprawdę. A myszy jedzą ser. Na keto je się dużo sera. W sensie ogólnie je się ser po prostu pod wieloma postaciami. Ale o co chodzi ze szczurzyzmem, nie mam pojęcia. Możecie mi napisać w komentarzu. I co tu promować? Dietę, która w treningu siłowym obniża osiągane wyniki? Zresztą widać. Na zdjęciu, przypominam, które wrzuciłem, które widzieliście, nie widać, abym jakiekolwiek ciężary podnosił. Gościu mi pisze, że widać, że obniżyły mi się osiągi siłowe. Skąd? To nie napisał Jacek, znaczy ten, nie napisał Jasnowic Jackowski. To skąd ten gościu może wiedzieć, jakie ja mam wyniki siłowe? Jak po tym zdjęciu można wnioskować, jakie ja mam wyniki siłowe? Nie, nie mam pojęcia, ale wracając. Kochani, poprzez keto, poprzez moje treningi, non-stop progresuję. Z treningu na trening zwiększam zakres powtórzeń, robię lepsze czasy w danych bojach, w danych ćwiczeniach, podnoszę więcej kilogramów. Szczerze, naprawdę, nie mówię tego tylko dlatego, aby obalić ten komentarz, tylko mówię wam szczerą prawdę. Niech cię skarci broń Boża. W ogóle, słuchajcie, do tego komentarza to trzeba odnieść się jeszcze szerzej. W ogóle, słuchajcie, moi kochani, to nie jest w ogóle problem tych grup facebookowych. Problemem są osoby, które są członkami tych grup. Wyobraźcie sobie, że właśnie wrzucając to zdjęcie odniosłem takie, a nie inne wrażenie, że aktualnie jeżeli chodzisz na siłownię, to musisz, po prostu musisz robić typowy trening kulturystyczny. Później wracając do domu musisz zjeść pierś z kurczaka z ryżem i brokułem. Musisz jeść co 3 godziny. Nie możesz być na żadnej innej diecie. Musisz być kulturystą, skoro chodzisz na siłownię. Słuchajcie, to, że ktoś chodzi sobie na siłownię, żyje jak chce, trenuje jak chce, je jak chce, gówno mnie to obchodzi. Naprawdę. Ale taki apel, bo może jakaś osoba właśnie pisząca te komentarze kilka dni temu na Facebooku, a teraz może mnie ogląda, może chociaż mnie przez chwilę posłucha. Słuchajcie. Żyjcie sobie jak chcecie, jedzcie jak chcecie, ale nie układajcie życia innym ludziom, jeżeli was o to nie proszą. To, że ja chodzę na siłownię, ja trenuję naprawdę, aktualnie właśnie jestem na siłowni Organic Fitness w Stargardzie. Szczerze was zapraszam, jako dobry ambasador tego fitness klubu. Zapraszam was serdecznie na treningi, w opisie tego filmu będzie link, możecie sobie obejrzeć tą siłownię, na zdjęciach poczytać o zajęciach grupowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie wracając do tego, o czym mówiłem, ja trenuję tak naprawdę chyba jako jedyny na tej siłowni. Jako jedyny tak naprawdę uprawiam crossfit, bo ja uwielbiam taki rodzaj treningu i nikt mnie, kurwa, nie namówi, nie zmusi, żebym ja trenował w inny sposób. Mam w dupie zdania innych, trenuję dla siebie, dla dobrego nastroju, humoru, zdrowia, poprawy wyników w różnych konkurencjach, bojach i tak dalej. I mam, szczerze, nie wiem, będę musiał to wypikać, mam głęboko w piździe. Co inni myślą na ten temat i dlaczego mnie namawiacie, dlaczego mnie namawiają te osoby,
abym żył inaczej, trenował inaczej, jadł inaczej. Już z samego tego powodu ja się nie godzę na to. Naprawdę, jeżeli ktoś mi coś nakazuje, to ja mu pokazuję palec. Nie, nie pokażę, bo nie wiem, czy YouTube nie wyłapie tego jako jakieś tam hejterskie gesty, ale nie. Podsumowując, trenujcie tak, aby wam sprawiał taki trening przyjemność i abyście nie zrobili sobie krzywdy. Koniec. Wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. Skąd masz wiedzieć, że ktoś jest na keto? Nie musisz, sam ci powie. No i znowu chcę wrócić. Jak wrzucam zdjęcie, piszę o swoim treningu, o swojej diecie. Koniec. Nie, to trzeba pocisnąć, trzeba pocisnąć. Nie wiem, czemu ludzie, Boże, czemu ludzie tak nie lubią tej diety ketogenicznej? No, kurwa, ja nie mogę tego zrozumieć. Naprawdę, w ogóle bardzo jestem ciekaw waszych komentarzy, moi drodzy. Ja już trochę wyżaliłem wam się, a tak naprawdę to nie jest, ten vlog nie ma na celu, abym ja wyrzucił z siebie w ogóle jakieś moje bóle i dziwne w ogóle jakieś przemyślenia. Nie wypłakuję wam się po prostu w ramię. Bo naprawdę, gdybym nie miał tego kanału, gdybym nie nagrywał na ten temat, olałbym to totalnie. Naprawdę, ja śmiałem się, zapisując sobie te komentarze, naprawdę śmiałem się i to na głos. Robiłem sobie screeny, zapisywałem, miałem bekę jak cholera. Także darmowy trening mięśni prostych i skośnych brzucha miałem zapewniony przez właśnie keto hejterów. Natomiast właśnie po co nagrywam tego vloga? Po pierwsze, bo mogę? Bo wy mnie oglądacie? Bo lubicie mój kanał? Już wbiliśmy 9 tysięcy subskrypcji, także moi kochani, zbliża się dla mnie naprawdę przełomowy moment, bo kiedy osiągnę te 10 tysięcy, to nie wiem, jakoś to trzeba będzie uczcić, jakoś poświętować. Jeszcze nie wiem jak, ale na pewno odezwę się, jak już wy, właśnie to wy, bo to wasza zasługa, dziękuję wam, jeżeli dobijecie, aby kiedy po prostu licznik przekroczy 10 tysięcy subskrypcji, ale właśnie wracając, bo już znowu się rozgaduję. Dlaczego tym nagrywam? Tak, bo mogę, bo wy to oglądacie, lubicie mnie oglądać, jak ja właśnie gadam na te tematy. Po trzecie, chcę pokazać, z czym mamy do czynienia w sieci, w internecie, jeżeli chodzi o hejt. Moi drodzy, ja teraz nie jestem żadną Mają Staśko, jak najdalej. Ja w ogóle tej dziewczyny nie cierpię, serio. Mówię to wprost. Maju, jeżeli oglądasz, nie cierpię ciebie. Weź się ogarnij, naprawdę. Powinnaś w ogóle zniknąć z internetu, jak dla mnie, po prostu jak dla mnie powinnaś zniknąć. A że nie znikasz, no to ja cię nie oglądam, czyli jak dla mnie nie istniejesz i tyle. Ale, moi drodzy, trzeba się skupić na temacie właśnie hejtu w internecie, bo to może odnieść naprawdę fatalne skutki w dłuższych ramach czasowych. Konsekwencje czytania hejterskich komentarzy naprawdę mogą odbić się na naszym zdrowiu i życiu. Serio. Ale żeby nie było tak smutno, ja wam, moi drodzy, kochani, dziękuję, że obejrzeliście tego vloga do końca. Powtarzam, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz i zostawcie łapkę w górę. Widzimy się niebawem. Ja już jestem po treningu, no to trzeba coś zjeść. A wiecie, co zjem dzisiaj? Coś ketogenicznego. Trzymajcie się, hej.